Dobra. Gdynia z perspektywy, jakiej nie znamy, po wyjściu z dworca głównego z peronu, zamiast w lewo, jak cała wszyscy pójść do centrum, my poszliśmy w prawo. Mieszkam w Trójmieście od 30 przeszło lat, nigdy w Gdyni w prawo nie poszedłem. Tam, co widać z tyłu, zaczyna nam się oznakowanie szlaku trójmiejskiego. Początek. Dotykamy tradycyjnie kropki. Trafisz w tą kropkę? Nie. I idziemy. Pogoda, a o pogodzie później. O, jest spokojnie, więc to jest dobry moment, żeby powiedzieć o pogodzie. Pogoda troszkę nam strze, nie? Tak jak zazwyczaj mówimy, że pogoda jak zwykle nam dopisała jest 30 stopni. Nie jest 30 stopni, mamy 2 listopada. Wczoraj staliśmy dużo w bardzo spokojnych miejscach, gdzie większość osób leżała. Więc dzień później można to rozchodzić, co też postanowiliśmy uczynić. Monika zadała teraz tutaj bardzo dobre pytanie. Czy tak będzie cały czas pod górę? Zaczynaliśmy na poziomie peronu dworca głównego w Gdyni. To jest 18 metrów nad poziomem morza. I odpowiadając na pytanie, i tak i nie, tak będzie pod górę do 140 metra mniej więcej. Bo to jest punkt szczytowy. Trójmiejski Park Krajobrazowy jest bardzo ładnie ukształtowany. Rzeźba jest trójwymiarowa. I w związku z tym właśnie będziemy szli tak pod górę do osiągnięcia mniej więcej 140 metra. Czyli nie będzie cały czas pod górę. Kiedyś będzie szczyt. Wypadałoby się przywitać, więc witamy Wam, cześć serdecznie na naszym kolejnym materiale. Ja jestem Orland, to jest Monika. Nadajemy bezpośrednio z terenu, bo czy może być fajniejszy pomysł niż na sobotę, niż bycie w terenie? Wy się pytacie, my odpowiadamy, nie może być. Wyszło naturalnie takie przywitanie, niespecjalnie. Niespecjalnie coś mi się wydaje. No więc tak, pomysł na dzisiaj właśnie to jest rozchodzenie wczoraj wystania się na cmentarzach. Troszkę zdobycia kolejnej odznaki w zakresie kondycji. Porozmawiamy sobie, jeżeli to 140 metrów to osiągniemy, bo tu cały czas idziemy pod górę, ja już nie wiem, czy ja już na początku nie wiem, czy mi się będzie chciało gadać. Więc sobie pogadamy o tym takim kontrowersyjnym temacie, ale i ciekawym. Jak się zacząłem przygotowywać, wpadłem na pomysł na temat środków ochrony osobistej, obrony osobistej, o taki temat, to jak apteczka. To się nosi, to się powinno nosić, być może to się nie powinno nosić, bo temat jest tak kontrowersyjny, że jak się przygotowywałem, to na forach się okazało, że jest po kilku wymianach zdanie burza na temat tego, co się powinno, czego się nie powinno, co jest przesadą, co nie jest przesadą. Później miałem przy okazję pogadać na żywo z kolegą, też zaczęło się niewinnie, po 3 zdaniach już dobrze, że skończyło się na rozmowie, takie emocje były. Więc ten temat chciałem ogarnąć w czasie dzisiejszego wyjścia. Ogarniemy go, jeżeli znajdziemy jakąś ładną ławeczkę i chwilę na odpoczynek. Jakkolwiek, żeby też nie było monotematycznie, to zrobimy recenzję szlaku, na którym jesteśmy. Ktoś, kto jest okolic Trójmiasta albo samego Trójmiasta, może będzie chciał sobie to powtórzyć. Pokażemy na standardowo na naszej mapie, skąd idziemy, dokąd idziemy, właśnie jak to mniej więcej się odbywa. Może z tymi rzepami tak nie dawać, to będzie bardzo hałasowało. Rzepy potem. Więc to raz, na czym to ja skończyłem. Tak więc właśnie pokażemy właśnie, gdzie będziemy szli na papierowej naszej mapie. Jest po sezonie, mamy, jak wspomniałem, 2 listopada, temperatura 4 stopnie, temperatura odczuwalna 4 stopnie, poziom elewacji gruntu 4 stopnie. No i idziemy właśnie, jesteśmy na początku, wysiedliśmy w Gdyni Głównej, jak wspomniałem, pierwszy raz w życiu zamiast pójść w lewo, jak reszta ludzi, do centrum, całe życie w Gdyni się z dworca wchodziło w lewo. Poszliśmy w prawo i od razu właśnie wychodzimy z miasta, jesteśmy już jakieś niedużo, do kilometra od dworca Gdynia Główna i jesteśmy właśnie już w tkance leśnej bezpośrednio. Pogoda, jak wspomniałem, jest strze, jest mrzawka, więc fajnie, że strze, że nas nie rozpieszcza jak zwykle ładna temperatura, jakiś suchy klimat, że możemy się wziąć troszkę bardziej technicznie sprawdzić. Dobra, to tyle z podziękowań, to tyle z powitania. Idziemy dalej, jak będzie coś ciekawego, to natychmiast pokażemy i właśnie na mapie też przedstawimy właśnie, jaka jest nasza marszrutka.
szlak ma kolor żółty i okazuje się właśnie, że tak po sezonie, w jesiennym sezonie jest to kolor uzasadniony. Po klimacie z poprzednich dwóch tygodni, gdzie właśnie robiłem sobie spacer z Pucka, jak się okazało, do Redy, niezaplanowanie, nie ma śladu po tych kolorach. Jest tak naprawdę zadusznie, można powiedzieć, bo mamy 2 listopada. Szlak jest kapitalnie oznakowany. Właściwie oznaczenia idą co 20 metrów. O, a tutaj jest ciekawa ikonografika. Dzisiaj postanowiliśmy przetestować sobie znalezione przeze mnie w piwnicy piki, które w piwnicy, w samochodzie, które woziłem ze sobą przez ostatnie 10 lat, bo chcieliśmy być 10 lat temu sportowi. Wtedy nie wyszło, teraz jest trochę lepiej. I w związku z tym właśnie, żeby sobie usprawnić wędrówkę, chcemy przetestować, czy kijki naprawdę dają radę, czy na takich dłuższych, dobijających dystansach można poczuć ulgę, zwiększyć zasięg i zrobić sobie wersję turbo. No i właśnie, jak zobaczyliśmy takie tutaj oznakowanie ludków z kijkami, to sobie pomyślałem, że to jest moment na wejście i powiedzenie o tym, że właśnie do naszego wyposażenia testowo trafiły kijki, żeby zobaczyć, czy to się przyspieszy. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to też jak 2 temu byłem ubrany na lekko i to dało radę, bo bym inaczej tych 30 km nie zrobił, jak mi pociąg nie przyjechał. Tak teraz widać, że lekkie adidasy już rady nie dają. Po 2 tygodniach, jak wspominałem, nie ma śladu po właśnie letnim złotej polskiej jesieni. Jest ewidentnie bardzo jesiennie i jest mokro. Buty już mam przemoczone, więc to myślę, że to też jest ostatni wypad właśnie w adidasach, bo jak przyjdzie gdzieś poczekać czy coś takiego i się organizm zacznie wychładzać, no to ja wiem, że przez nogi po prostu będzie to uciekało. Czyli trzeba nawoskować, umyć, wypucować moje desanty. I następny wypad, który planujemy już za tydzień, jeżeli dobrze pójdzie, odbędziemy właśnie już w tym porządnym, kontraktowym obuwiu. To znaczy ja odbędę, bo nie będziemy się dzielić desantami. Tak, bo ty masz takie wyższe, trekkingowe za kostkę, a ja mam albo adidasy, albo desanty. Bo moje buty kupione za gruby hajs się okazało, że są niewygodne i nogi w nich bolą. To o dziwo i o zgrozo. To co, idziemy dalej. Według mapy około 140 metrów jest osiągnięty. Faktycznie jest rzeźba taka jak na mapie, trójwymiarowa, jest bardzo ładnie. I tak jak podchodziliśmy z góry, to nie powiem, żeby nagrodą było konieczność zejścia z tej góry. Ze względu na fakt, że ja mam adidaski bez bieżnika, tak zwane sliki, i jest bardzo mokro. Teraz ok. Jest czerwona kropka? Tak. Więc tak, refleksja, wejście. Ja już wyrobiłem sobie opinię o tych kijkach, bo właśnie udało nam się już trochę wejść, trochę z nich zejść. W moim wypadku te kijki są petarda, one zostaną chyba naszymi partnerami nowymi. Nawet nie ze względu w moim wypadku, że one dają turbodoładowanie, bo ja turbodoładowanie to mam tak naturalnie w sobie. Tylko przy takich zejściach i wejściach, widać takie zejścia i wejścia? Jest kupa śliskich liści, dodatkowe 2 podparcia, to naprawdę jest fajna sprawa. Ja już wiem, że jak kiedyś wchodziliśmy, to człowiek się takiej profesjonalnej metody chwytał i teraz schodzimy i te biedne, naciągaliśmy biedne te roślinki, więc moje takie kijki przy właśnie takich śliskich błotnistych kawałkach, to jest naprawdę fajna sprawa. Tu już nie chodzi tylko nawet o to całe teoretyczne odciążanie, jak się z nimi chodzi, że stawy są odciążone i tym podobne rzeczy, to jedna sprawa, ale z praktycznego wymiaru w moim wypadku właśnie no, mega fajnie się schodzi, jak sobie można właśnie te punkty podparcia znaleźć i człowiek nie czuje, że polega tylko na kontakcie swojej podeszwy z mokrymi liściami. To jest wersja chińska kijka, taka deluxe, ponieważ ona ma niesamowite survivalowe, bushcraftowe wyposażenie, mianowicie ona ma tutaj kompas. Kompas jeden, kompas drugi, totalnie pod frontem do klienta, ponieważ gdzie się tego kijka nie obróci, to on pokazuje północ dokładnie w kierunku, w którym chcemy, żeby ta północ była nie tam, gdzie ta północ się znajduje. Więc ja rozumiem, że chińskie rzeczy są tanie, ale można by je zrobić jeszcze tańsze, jakby nie dodawać osobnego procesu produkcyjnego i wciskać niedziałające 2 w kijki. Taka ciekawostka. Idziemy dalej. Mam nadzieję, że wkrótce znajdziemy
jakieś miejsce do zatrzymania się, bo ja chciałem na tej mapie pokazać właśnie, gdzie idziemy, gdzie jesteśmy i gdzie przy odrobinie szczęścia będziemy. Oznakowanie szlaku jest kapitalne, petarda, to od razu możemy powiedzieć. Jesteśmy tutaj przy, z tego co widać, słupie z oznaczeniami z szlaku. Więc idziemy z Gdyni, dworzec główny PKP. Przeszliśmy 2 km z planowanych, jakby tutaj powiedzieć teraz to ten, bezpiecznie. Z planowanych, twoją reakcję, z planowanych 10 do 15, żeby nie było, dam sobie bezpiecznik. To jeszcze nie jest miejsce, w którym chcielibyśmy zrobić przystanek, ponieważ to jest miejsce pewnego rodzaju przystanku dla takiego bardziej permanentnego, więc idziemy tego 2 listopada w zaduszny dzień, idziemy dalej znaleźć coś mniej takiego ostatecznego. Miejscówka, szlak się zbliżył do Witomina, dzielnicy gdyńskiej dla osób nie z regionu, więc to jest właśnie cmentarz witomiński. Za chwilę odbijamy trochę bardziej w głąb lasu. Bez dwóch zdań, bez kików byłoby mniej kozacko. Bo to jest całkowity przypadek, że je wykopałem. No może taki przypadek, że widziałem, jak będzie rzeźba terenu wyglądała. Ale dalej przypadek. Ale bez nich to teoretycznie byśmy się 100 razy z tej góry poślizgnął. Daje mega wrażenie, że można sobie się pozapierać, nie? I tu nawet naprawdę nie chodzi o turbomodę. Teraz to pora się czegoś napić, bo... Szlak jest bardzo ładny, krajoznawczy. Widoki są bardzo też fajne. Dużo jest przewyższeń. Teraz idziemy tutaj taką granią, można powiedzieć, pomiędzy dwoma wąwozami. Jako że jest poza sezonem, jak wspomniałem, jest ślisko i mokro, trzeba zamiast kręcić film, to teoretycznie powinno się iść ostrożnie, żeby się nie poślizgnąć. Ale z drugiej strony zależało mi, żeby pokazać właśnie, zrobić recenzję tego szlaku, więc zdecydowałem się zaryzykować. W związku z tymi przewyższeniami, to też właśnie ważne, żeby sobie nie dać za dużego odcinka do pokonania, bo inaczej się pokonuje kilometr, gdy się wchodzi pod górę i zaraz później z tej góry schodzi, niż po płaskim. Więc tutaj podejrzewam, że te nasze 10 do 15 km troszkę da nam w kość, ale widoki są naprawdę, no jak to jest trójmiejski projekt krajobrazowy, więc widoki są bardzo krajobrazowe. Jest ładnie. No i mówię, petarda właśnie z tymi kikami, one naprawdę dają radę jako punkty podparcia na takich śliskich, niepewnych, stromych podejściach. Monika gdzieś idzie. Jest, gdzieś tam przejawia się, objawia pomiędzy drzewami. Jesteśmy na kilometrze, jakoś mamy zrobione około 6-7 km. Po drodze nie ma żadnych wjazd przystankowych, czy coś takiego, co uświadczyłem z kolei na szlaku Kampy Puckiej, że tam były miejsca, w których było można przysiąść. Tutaj idziemy po dzikości cały czas. Schodząc z Gdyni do lasu minęliśmy na do tej pory tylko dwie osoby. Jedna od Nordic Walkingu, druga biegająca. Leśnych włóczęgów stan zaliczony 0. Widać też liczne miejsca, gdzie żerują dziki. Więc też tak warto się rozglądać w lewo, w prawo, żeby się nie zaskoczyć niepotrzebnie. I znowu podejście, idziemy pod górkę. Wiaty do tej pory nie znaleźliśmy i chyba na to wychodzi, że nie będzie, bo już tak jest dosyć, wiedzie przez dzikie tereny. Więc dochodzę do wniosku, że być może tej wiaty nie będzie, więc nie będę przedłużał i pokażę właśnie na jaką trasę się zdecydowaliśmy. Jak ktoś jest właśnie z Trójmiasta bądź okolic, może będzie miał ochotę sobie powtórzyć. Więc do dzieła. Teraz tak, tutaj weź przybliż, żeby było ładnie widać. Gdynia Główna, tutaj jesteśmy. Mój długopis firmowy gdzieś poszedł, to ja nie lubię palcami pokazywać. Dodamy, że Adam Słodowy, który kręcił film, jak to było?
ten program Adama Zrób Sobody. To sam. Zrób to sam. On miał taki magiczny wskaźniczek. Nie dlatego, żeby być bardziej wyrazistym, tylko dlatego, że on też nie lubił widoku swoich palców z tego, co kiedyś jakiś wywiad czytałem. Więc wysiadamy w Gdyni Głównej, to na początku szlaku. W Gdyni Głównej wysiadamy i nie idziemy tak jak wszyscy w lewo na miasto, do miasta. Odbijamy w prawo w tym tunelu i wychodzimy praktycznie przy granicy miasta i ścianie lasu. Początkowo się idzie wzniesieniem z 18 metrów na, jak tutaj widzimy, poziomicę na 102 metry, więc idzie się pod górkę. Następnie byliśmy tutaj przy tym znaczniku, gdzie jest wspomniany był cmentarz Witomiński. To jest tutaj ten znacznik. Na chwilę obecną znajdujemy się prawdopodobnie na moje. Idziemy tutaj to, co pokazywałem, że idziemy taką groblą. Taką granią, to podejrzewam, że to była ta grań i teraz myślę, że jesteśmy gdzieś w tym rejonie tutaj. Następnie udamy się dalej tym szlakiem trójmiejskim. Tutaj widać, że wpada nam się, krzyżuje na chwilę szlak z rowerowym i udajemy się, omijając Witomino od północy, udajemy się dalej, gdzie jest następny znacznik i skrzyżowanie ze szlakiem czerwonym wejherowskim. Tutaj następuje przepięcie, ponieważ szlakiem trójmiejskim byśmy doszli praktycznie do domu, do Pruszcza by można nim dojść. Nie zrobimy tego. Odbijemy tutaj na szlak wejherowski i udamy się w kierunku z powrotem miasta, żeby wpaść na przystanek Gdynia Karwiny w Karwinach. Dobra. A ta krótsza wersja? To jest krótsza wersja. To jest krótsza wersja? Dłuższa wersja obejmowała przejście przez osiedle Bernardowo i zejście do Sopotu Kamienny Potok. Więc idziemy bardzo maksymalnie skróconą wersją. I teraz tak, tutaj w Gdyni Karwiny mamy pomorską kolej metropolitalną. Będziemy mogli albo wrócić do Gdyni Głównej, albo udać się, w zależności co będzie pierwsze, na co mniej będzie trzeba czekać, albo udać się dalej do Rębiechowa, z Rębiechowa jechać do Wrzeszcza i z powrotem do Pruszcza. Więc taka jest opcja. Więc polecam swoją drogą, jak już polecałem rok temu, tydzień temu, czy dwa tygodnie temu właśnie mapy papierowe. Jest klimat, jeżeli idzie o projektowanie właśnie wycieczek. Tutaj mamy okolice Trójmiasta. Jedna mapa, 20 zł, wodoodporna, ale da nam lata wypadów zaplanowanych właśnie na jej podstawie. Doszliśmy do miejsca, które pokazywałem na mapie. Miejsce, w którym nasz szlak żółty, trójmiejski, pieszy spotyka się ze szlakiem rowerowym, czerwonym. I więc wiemy, gdzie jesteśmy i udajemy się dalej tam. O, no tutaj niestety to, co widać za Moniką, no to są uroki chodzenia niedaleko miasta. Miasto jest żyjącym stworzeniem, więc też ma swoje żyły, aorty i różne tubingi. Właśnie na takie coś się natknęliśmy, ale to ciach, usuwamy z kadru. Tutaj znajduje się też, jakby kogoś interesowało, pierwsza i jedyna na razie spotkana ławeczka. Ale bez stolika, więc na co to komu, nie? To co, tutaj nie będziemy chyba robili jeszcze o środkach obrony osobistej, bo raz, że mamy troszkę do przejścia, a dwa właśnie, no nie ma stolika, żeby się ładnie rozłożyć. Idziemy dalej. Następny punkt, spotkanie się, skrzyżowanie ze szlakiem czerwonym pieszym. Jedna z gorszych perspektyw w życiu leśnego włóczęgi, gdy szlak pokazuje, że trzeba iść prosto i my widzimy, jak bardzo to jest prosto. Nie lubię takich fragmentów, gdzie się idzie po horyzont, bo następuje deprywacja sensoryczna, podobnie jak w Alei Lipowej pod Puckiem, pod Żucewem. Cały czas prosto po horyzont. Znaleźliśmy pierwsze i jak jedyne do tej pory zielone miejsce. Taka wyspa zieleni pośrodku rudego już lasu.
I co my tutaj robimy? Robimy tutaj bardzo fajną, ciekawą rzecz. Później pewnie, później będzie można na ten temat materiał zrobić. Ostatnio się pojawiła takie zjawisko w sklepach jak las w słoiku. My o tym słyszeliśmy już wcześniej i wcześniej sobie takie coś zrobiliśmy, więc nasz las w słoiku już ma szczęśliwie pół roku, jest zakręcony i żyje. I generalnie właśnie w sklepach można zostać oddzielonym od swoich pieniędzy, bo te laski potrafią kosztować w tych słoikach od 100 w górę nawet. A teoretycznie podczas zwykłego właśnie spaceru leśnego można sobie przygotować rzeczy do czegoś takiego. To, co my sobie tu chcemy zrobić, to mamy mech, mamy paprotkę. Coś mamy jeszcze poza mechem i paprotką? Nie. Chciałem wziąć koniczynę, ale nie doczytałem, czy to jest całoroczne, czy to nam tam w środku się wsadzi i zgnije, więc na razie chyba za koniczynę sobie podziękujemy. I na jeden z następnych materiałów pochwalimy się tym lasem. Mamy dwa takie słoiki zrobione. I są bardzo wdzięcznymi roślinami. U nas w domu nic nie chce rosnąć przez nasz brak zainteresowania tymi rzeczami, więc potrafimy nawet tak zwaną zamię zatłuc, prędzej czy później się u nas poddała. A taki las słoiku zakręcony szczelnie pół roku temu, kwitnie, żyje własnym systemem, własnym życiem, ma własny właśnie biosystem, absolutnie jest bezobsługowy, więc zrobimy materiał też właśnie o takim lesie w słoiku następnym razem albo za którymś razem. Teraz patrzyłem, to twój plecak wygląda jak ten, jak plecak skauta amerykańskiego z odznakami uzyskanych sprawności. Tutaj mamy z naszych ostatnich przygód pamiątki. Mianowicie pierwsza naszywka, jaką sobie kupiłem, to w sumie moment, w którym się zainspirowałem i zacząłem coś ze sobą outdoorowego robić. To byli chłopaki z Universalsu, byli, oni są i są coraz lepsi, oni żyją. Z Universalsu Survival. Później wpadliśmy na kanał Marka, na EDC, więc zdążyliśmy już też dwie przygody zaliczyć. Pieszo przez Bory. Byliśmy na takiej wyprawie kilka tygodni temu na zlocie Bushcraft Polska i EDC. I stąd też właśnie są takie pamiątki i naszywka eventowa właśnie grupy. Więc to solidnie wygląda. Ja chyba będę musiał też swoje wszystkie wziąć jakieś w jedno miejsce, bo mam na każdych nosidłach plecaku mam po jednym. I nie wyglądam tak zaawansowanie jak ty. Ludzie w pociągu, w tramwaju, na rynku nie patrzą się na mnie w taki sam sposób jak na ciebie. Komentarza brak? Tak. I szczęśliwe, doszliśmy do następnego punktu kontrolnego. To jest punkt, o którym wcześniej wspominałem na mapie. Doszliśmy do skrzyżowania ze szlakiem czerwonym. Chwilę pójdziemy tymi dwoma razem i przepinamy się na czerwony, żeby zejść w kierunku stacji kolejki PKM. Dobra wiadomość jest taka, że teraz będzie już tylko... I twoja reakcja, z górki, tak! Wow, tu my szaleją. I kolejny checkpoint, jak to nam szybko idzie, przynajmniej tutaj. Ciach, ciach, jedno ujęcie, drugie ujęcie, jak teleport. Miejsce, w którym żegnamy się ze szlakiem trójmiejskim. Przepinamy się na szlak wejherowski i dalej cały czas w dół. Schodzimy właśnie do przystanku PKM-ki Karwiny, Gdynia Karwiny. Czego się chyba nie udało i nie uda zrobić. Ja miałem w zamyśle zrobić właśnie materiał o środkach obrony osobistej. Właśnie taki ciekawy temat. Tylko nie udało się z szeregu powodów, bo to nigdy nie jest jeden czynnik. To nie to, że mi się nie chce. Tam jest ławeczka? No. Właśnie chciałem powiedzieć, po pierwsze nie znaleźliśmy ławeczki. To raz, ale nie. To chodzi o taką porządną ławeczkę ze stolikiem, z wiatą, żeby było można się rozstawić. To jest raz. Dwa, jest temperatura 4 stopnie, odczuwalna, pokazuje, że jest 4 stopnie, zwykła też. Niestety do tego wieje i jest po całonocnych opadach, więc po prostu jest zimno i wystarczy parę minut postać i czuć, jak tą ciepłotę z nas wyciąga, prawda? Jak się idzie, to jest fajnie, ale jak już chwilę się staje, to... To nie jest fajnie. Ładne są widoki, ale ciało się buntuje. Więc żeby nie zrobić tego po łebkach i na zasadzie jak najszybciej, żeby iść dalej, to my sobie to, we dwójkę będziemy o broni palnej rozmawiali, nie? No i tej takiej bardziej trochę logicznej. O pałkach. O pałkach, tak. No, więc my sobie schodzimy dalej i pewnie następny punkt to już będzie właśnie końcówka przy przystanku PKM-ki.
Więc zbliżamy się powoli do końca szlaku i się okazało, że nie ma przeprawy przez rzekę, którą trzeba przejść. Ja się zdecydowałem ją pokonać tam kamieniami. Przypominam, że mamy 4 stopnie i nie fajnie byłoby się zmoczyć. Monika, poczekaj, teraz ty będziesz gwiazdą. Kijki ratują sprawę. Przypadkowe znalezienie u mnie w bagażniku 10 lat jeżdżących kijków spowodowało, że pokonanie przeze mnie tej przeprawy okazało się bezbolesne. Dobra, tutaj trzeba Monikę pokazać, jak jej idzie, bo jak coś się stanie, nie będzie godnej. O, bez podparcia kijków? Tak na odważniego? Co za zmysł równowagi. Całkowicie zabiłaś dramatyzm. Jak ja po kamieniach szedłem, tu miałem ten delirę nóg, kolana się uginały we wszystkie strony. Ale mam to nagrane, spokojnie. Tak. Podzielimy się. No, tylko ty masz w 30 klatkach, a ja mam w 50 i będzie się dziwnie montowało. No ale to już są szczegóły, o których nie trzeba na wizji rozmawiać. Ale ja jeszcze nie podjęłam decyzji, czy idę tędy, czy gałązką.